trakcie swojego istnienia ludzkość wielokrotnie udowadniała, że jest zdolna do zapierających dech w piersiach wynalazków, które przewyższają nawet najbardziej zaawansowane pomysły. Podczas gdy dziś na przykład rozpoczął się wyścig o podróż na Marsa, 100 lat temu ludzie nawet nie mieli pojęcia, czym jest przestrzeń kosmiczna. Jednak nie tylko czasy współczesne przyniosły spektakularne wynalazki i technologie. Ludzie od zawsze tworzyli niezwykłe konstrukcje, znajdowali niesamowite rozwiązania codziennych problemów i wykorzystywali całą kreatywność w służbie własnego gatunku. Oto technologie i osiągnięcia, które trudno wytłumaczyć, zwłaszcza dzisiaj, bo jesteśmy pod wrażeniem ówczesnych możliwości. Fascynują Cię tajemnicze rzeczy i niesamowite odkrycia? Daj nam w takim razie kciuka w górę i zasubskrybuj nasz kanał, dołączając do naszej przygody. Techniki budowlane. To przede wszystkim egipskie piramidy od wieków znajdują się w centrum zainteresowania naukowców. Nawet 2000 lat temu ludzie byli pod wrażeniem tego, jak coś takiego mogło zostać zbudowane siłą mięśni i woli samego ludu. Nic więc dziwnego, że na przykład piramida Cheopsa zawsze była jednym ze starożytnych cudów świata, ale piramidy były również opisywane przez niektórych jako dzieło kosmitów przez wiele dziesięcioleci. Jednak badania nie zostały zostawione same sobie. Nawet jeśli architektura i konstrukcja wielu piramid do dziś pozostaje tajemnicą, z biegiem czasu udało się odblokować niektóre sekrety architektury faraonów. Chociaż już jest pewne, że budowa piramid była możliwa tylko przy pomocy niewiarygodnej liczby ludzi, tysiące robotników pracowało nad niektórymi piramidami w tym czasie. Ustawienie i pozyskiwanie materiałów w szczególności pozostawało niejasne przez wiele lat. Obecnie jest pewne, że wiele ogromnych kamiennych bloków powstało w starożytnym kamieniołomie Tura. Ponieważ czasami niemożliwe było zgrubne wyrzeźbienie kamienia za pomocą ówczesnych narzędzi, czasami wyrzeźbienie pojedynczego bloku zajmowało miesiące. Również w tym przypadku masa ludzi była zaletą. Tysiące kamieniarzy pracowało jednocześnie, aby wyprodukować wymaganą liczbę kamiennych bloków. Co więcej, naukowcy wiedzą teraz, że orientacja piramid nie była przypadkowa. Niektóre były ustawione zgodnie ze Słońcem w dni święte, podczas gdy inne ustawione zgodnie z niebem nocnym w tamtym czasie. Obecnie wiadomo również, że Nil odegrał ważną rolę w transporcie materiałów. Rzeka miała wówczas inny bieg i znajdowała się w pobliżu większych piramid. Podsumowując, do dziś niesamowite wrażenie robi sposób, w jaki niezwykłe struktury piramid były budowane przez kilka dziesięcioleci i bardzo różne techniki stosowane do ich budowy. Grecki ogień. Do dziś grecki ogień pozostaje wielką zagadką dla badaczy. Wynika to nie tylko z faktu, że nie ma żadnych potwierdzonych znalezisk tej broni, a zapisy ze starożytności są tak niejednoznaczne, że nie było możliwe proste odtworzenie tej imponującej broni. Opierając się na obecnym stanie badań, mówi się, że Bizantyjczycy zamontowali broń na swoich statkach około 670 lat przed naszą erą, za pomocą której mogli po prostu podpalać wrogie galery i okręty wojenne. Podczas gdy płonące beczki z olejem i strzały były normą w sztuce wojennej w tym czasie, ta broń była uważana za coś w rodzaju karabinu maszynowego tamtych czasów i miała zmienić bieg wojen. Mówi się, że wiedza o tej broni przybyła do Cesarstwa Bizantyjskiego z Egiptu. Tam była trzymana jak tajemnica państwowa i zapewniała Bizantyjczykom zdecydowaną przewagę nad innymi ludami Morza Śródziemnego. Mówi się, że ogień mógł być po prostu wystrzelony z tego rodzaju broni na inne statki pływające w pobliżu i w ten sposób podpalano wrogi statek. Chociaż istnienie takiej broni jest również udokumentowane w innych częściach świata, co wskazuje, że wiedza musiała rozprzestrzenić się z Bizancjum, nadal nie jest do końca jasne, z czego dokładnie była wykonana. Teorie wahają się od mieszaniny saletry i wody po fosforany. Pozostaje jednak tajemnicą, w jaki sposób ówcześni inżynierowie byli w stanie wyprodukować tak niszczycielską broń bez nowoczesnych metod i bez czegoś takiego jak proch strzelniczy. Cement, który nie pęka. Rzym to miasto, które zostało zbudowane, aby trwało. Niektóre z najbardziej imponujących budynków w historii Europy nadal są tego świadectwem. Jednym z powodów, dla których budynki te przetrwały próbę czasu i nie wykazują prawie żadnych śladów rozkładu, jest tajemnica rzymskiej architektury, która przez długi czas zastanawiała ekspertów.
Według niektórych badaczy cement używany do budowy wielu historycznych budynków jest trwalszy niż obecnie używane materiały. Sekret tkwi w mieszance unikalnych naturalnych złóż znalezionych w okolicy Rzymu. Wykonany z mieszanki popiołu wulkanicznego, wody morskiej i innych naturalnych materiałów, rzymski cement ma jedną szczególną właściwość, która do dziś robi wrażenie. Mianowicie nie pęka. Oznaczało to, że cement mógł być nawet używany do budowy tak imponujących kształtów jak kopuła Panteonu. Wielu ówczesnych badaczy musiało myśleć o materiale budowlanym i stworzyć związki, które przetrwały do dziś. Cement również nadal działa, co czyni go elastycznym na etapie budowy i zapobiega pękaniu w pewnym momencie z powodu zbyt ciasnej statyki. Prawdziwy cud, który stał się jednym z kamieni węgielnych wiecznego miasta. Pierwszy sejsmograf. Aż do średniowiecza trzęsienia ziemi były postrzegane przede wszystkim jako gniew Boży, a nie jako logiczna konsekwencja ruchów tektonicznych ziemi. Strach przed tymi zjawiskami naturalnymi był ogromny, w końcu trzęsienia ziemi mogły zniszczyć nawet nowoczesne miasta. Dlatego też ponad 2000 lat temu w Chinach opracowano sejsmograf do obserwacji i pomiaru drgań ziemi. Umożliwiło to badaczom tworzenie własnych zapisów trzęsień ziemi i rejestrowanie ich w słynnych kronikach chińskich dynastii. Matematyk i astronom Zhang Heng opracował naczynie z 8 smoczymi głowami dla przybliżonych punktów kardynalnych oraz symbolem wibracji. Na podstawie ruchów statku był w stanie dokładnie rozpoznać, jak silny był ruch Ziemi i z którego kierunku pochodził. Kiedy naukowcy odtworzyli pierwszy sejsmograf w ówczesnych warunkach, zdali sobie sprawę, że nie tylko działał, ale był niesamowicie dokładny, nawet w porównaniu z dzisiejszą technologią, a zatem dostarczał ludziom ważnych informacji o trzęsieniach ziemi w regionie. Drzwi automatyczne. Zautomatyzowane drzwi są czymś oczywistym w dzisiejszym świecie. Spotykamy je we wszystkim, od marketów po pociągi. Ale kto by pomyślał, że już starożytni Grecy opracowali system, który otwierał i zamykał drzwi bez pomocy ludzi? W tym konkretnym przypadku taki system został znaleziony w świątyni w Aleksandrii. Mówi się, że matematyk Heron z Aleksandrii opracował system, który wykorzystywał ogień płonący w świątyniach. Wraz z kilkoma pojemnikami wypełnionymi wodą i połączonymi do ognia, ciecz rozszerzała się po zapaleniu płomienia, a drzwi świątyni otwierały się automatycznie dzięki systemowi hydraulicznemu. Oznaczało to, że świątynia nie tylko otwierała swoje drzwi dla pielgrzymów, ale także przedstawiała niemal boski obraz. Drzwi, które otwierały się dla pielgrzymów bez wpływu ludzi, a więc najwyraźniej rękami boskimi. Według zapisów Herona system ten był później używany w innych miejscach, na przykład w bramach miejskich Aleksandrii. W tamtym czasie miasto to uważane za jeden z największych ośrodków na świecie i centrum przyciągania uczonych. Powozy opancerzone. Najpóźniej od czasów I wojny światowej czołgi stały się normą na światowych polach bitew. Podczas II wojny światowej miały one decydujące znaczenie dla powodzenia lub porażki bitew. Jednak wynalezienie pierwszego pojazdu opancerzonego miało miejsce wiele wieków przed wojnami światowymi i można je przypisać uniwersalnemu geniuszowi Leonardo da Vinci. Samochód pancerny miał kształt stożka i został przedstawiony jego mistrzowi, Sforzarom, jako ostateczna broń wojenna. Da Vinci przesłał im pierwsze propozycje projektowe już w 1487, jednak samochód pancerny prawdopodobnie nigdy nie został zbudowany. Dziś eksperci spierają się, czy okrągły rydwan był w stanie funkcjonować na polu bitwy. Chociaż zapewniałby ochronę dla pasażerów, jego waga utrudniałaby poruszanie się. Repliki oparte na jego prototypach przyniosły różne rezultaty. Ogólnie rzecz biorąc, jego projekty mogły mieć duże znaczenie ze względu na sam efekt odstraszający. Jest jednak mało prawdopodobnym, aby taki właśnie pojazd był faktycznie używany na polu bitew w średniowieczu. Turbina parowa. Rewolucję przemysłową zawdzięczamy głównie turbinie parowej. Nagle siła ludzi przestała być tak ważna, ponieważ maszyny można było łatwo napędzać. W rzeczywistości działanie pary zostało odkryte już we wczesnej Grecji, chociaż nigdy nie zostało wykorzystane do celów produkcyjnych.
Tak zwany Aeolipail, który również został wynaleziony przez Herona z Aleksandrii, był małym zbiornikiem na ogień z umieszczoną nad nim kulą. Gdy woda w zbiorniku parowała, napędzała kulę. Jednak koncepcja ta nigdy nie została rozwinięta, a zatem nigdy nie opracowano żadnego praktycznego jej zastosowania. Jest to powód, dla którego rewolucja przemysłowa nie miała miejsca 2000 lat wcześniej. To imponujące, jakie wynalazki i osiągnięcia były możliwe już wtedy i to bez żadnych skomplikowanych narzędzi. Znasz jakieś przykłady rzeczy, które pasowałyby do tego filmu, ponieważ były imponującymi wynalazkami? Daj nam znać!